Dobra, jesteśmy tu dzisiaj, 16 listopad. Postanowiłem tutaj jeszcze naciąć tą dylatację, żeby to wspomóc. Jest tam styropian jak najbardziej, ale szczerzonego i tak dalej, bo jak ma szczelić, to na pewno szczeli w tym miejscu, gdzie to osłabimy jeszcze bardziej, więc będziemy działać tu. Odmierzyłem sobie 60, jedziemy całą ławę. Całą ławę. No, zrobię takie nacięcie na głębokość kątówki. Wejdzie około 4 cm. Powinno spokojnie wystarczyć. Dojdziemy już na pewno do tego styropianu z tym spodem. Nie jest to pod wierzchem, tylko po prostu przylany został. Jakieś 2-3 cm betonem. No i chcę to. Zaczniemy kleić tu mapę. Pierwsze pójdzie dysperbit, zagruntujemy, potem pomalujemy drugi raz dysperbitem. I na koniec przyjdzie papa 5,2. Wziąłem jeszcze grubsza, więc 5,2 mm. Więc izolacja nie do pokonania, moim zdaniem. Oczywiście będzie klejona, zgrzewana, w sensie na gorąco, po to, żeby przy ewentualnym zasypie tego budynku, tych ław fundamentowych, nie stała się sytuacja, że pociśnie mur. No teraz jakbyśmy zrobili to na luźno, na samej papie, bez klejenia, to trochę miałbym obawy, że może to gdzieś tam przecisnąć, jak się będzie zasypywać piaskiem i ziemią w koło. Dobra, podłączamy sprzęt, tniemy, nie ma co. Jak tego nie zrobimy teraz, to potem już tego nie zrobimy i będzie po temacie. Spróbujemy wałkiem malować, ale jak się nie da, to szczotą się będzie wcierać, wiesz, może będzie lepiej, zobaczymy. Z tej strony co zacznę. Idź pal maszynę i paliwo tam puść. Ten zaworek odkręć, wiesz. I co? Chcemy zaizolować, mamy jeszcze chwilę czasu, więc może uda się coś pomurować, zobaczymy. Zamawiam dzisiaj betoniki, niech przywożą. Myślę, że HDS-em mi tu poda do środka. Piasek mamy. Cement dowiozą. Nie mam busa, kurczę, no nie mam busa. Muszę się posiłkować mikrusem. Paliwo puść! Dobra, zaś coś z agregatem chyba, kurde. Dobra, odpalił, ale powiem wam z trudem, zaś. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zaś z nim jechać, mnie zaraz coś weźmie. Pokażę wam kawałek, jak to będzie wyglądać i... Dobra, w ten sposób to natniemy po całości. No i zrobi robotę, nie? Zrobi robotę. Tam to idzie czyścić Sebastian już sobie w koło.
ja tu natnę i potem tu się przeczyści i zaczniesz gruntować od tego elementu tu, wiesz, bo tu sobie zrobimy potem miejscówkę na cięcie papy. Jest wycięte po całości na, ja wam pokażę, 5,5 weszło bez problemu, 5,5–6 cm. Wyłaził już tu ten styropian, co tam jest pod spodem. Dobra, wyzamiatać to trzeba do porządku. No i myślę, zrobi to robotę. W razie jakby coś tam miało się wydarzyć, to już pęknie na pewno na tym ciętym. Dobra, idę, teraz jeszcze muszę zrobić zjazd, krawężnik obciąć. Wyciąć ten krawężnik, zrobić sobie tam wjazd, bo na razie ten krawężnik jest za wysoki. Dobra. Dobra, pokazać wam muszę tutaj, jak to jeszcze z tym krawężnikiem wygląda. No to już grubszy szpadem, nie idzie to tak łatwo, twardy skubaniec. Tą stronę tu mamy naciętą. I teraz robię z tej strony wcinkę. Potem to wypuję, wyszlifuję i myślę, że będzie ok. Muszę zrobić ten zjazd tutaj, kurczę, bo nie chcę już tam wstawać tym autem, a tutaj czy coś rozładować, czy coś, to mamy na miejscu. Bez żadnego problemu, gdzie podjechać, do blaszaka schować, czy z blaszaka coś wziąć. Ułatwi trochę roboty. Dobra, tnę to tutaj dalej. Dobra, pokażę wam na kawałku, jak to tnę. Jakbym to wymyślił w zasadzie. Podkładam deskę i prowadzę po desce. No i wcina się to mniej więcej równo. Akurat wybiło, kurczę. Jak wam pokażę, i tak nic nie będzie słychać, bo będzie butel z tego, z tej kątówki. Tarcza robi roboty, tarcza Hilti niesamowitą robotę już zrobiła. No kurde. Tak to nie potnę. Będę latał, tylko włączać. Włączać, 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 włączać. A kawałek chcę wam pokazać. Kurde. A mnie to irytuje, kurde. Musiał co chwilę latać. Ona ma wolny start, tylko że tu jakoś przy tym agregacie to nie funkcjonuje. Nie wiem czemu. No. Dobra, muszę to zrobić. Bija mi cały czas ten bezpiecznik tam. Przytrzymaj go u góry. O. Włącz! Włącz! Kurwa, nie wiem, co się dzieje. Dobra. Ja.
No i tak to wygląda. Po całości zaciąć. Rozwinąłem przedłuża całkowicie. Nie wiem, czy to pomogło, czy nie pomogło. Zobaczymy. Dobra, jadę do końca, potem pokażę wam, jak to wyszło. Mam nadzieję, że jak to puknę, to spadnie, no ale w życiu bywa różnie. Dobra, chwila prawdy. Czy pójdzie to tak, jak myślałem, czy to nie pójdzie tak, jak myślałem. Zobaczymy. Reszkę przyniesie. Pękło. Ładnie. O. O to chodziło. O to chodziło, żeby właśnie to tak poszło. Oczywiście jeszcze nie koniec, bo jeszcze to będzie obróbka na półokrągu, ładnie dorobimy. O. Kurczę, powiem wam, nawet równo udało się uciąć. Bardzo dobrze. Nawet to równo poszło. Poszło to ładnie. Poszło to ładnie. No. Zaraz się tu obsypię, to wyrównamy sobie w tą stronę. Ale jeszcze małą kątówkę wezmę i to obrobimy. Tak jak ma być. Bierz go. Tego byka. Tam na boki. Jak równo. A tu co pokażę? Też pięknie. To się tam wpierdzieli, potem gdzieś zjazd jak ta lala. Oryginał. Mamy to, deski pozbierać na bok, tak jak zaplanowałem. Tą miotłę trzeba przynieść, tą dużą, ale ja wezmę jeszcze małą kątówkę i to poobrabiam trochę, wiesz. No i tak samo musimy zrobić ten drugi zjazd, ta sama sytuacja. Zjazd. Jeden pierun, jak zwał, tak zwał. Ważne, że już tu podwoziem nie zahaczymy, jak będziemy wjeżdżać, a nic się nie wydarzy. Będziemy mogli sobie to stanąć autem, jakiś transport zrobić czy coś, to zawsze łatwiej. Oczywiście, jak będę miał busa. Dobra, zaraz wam pokażę, jak to planuję obrobić. Jeszcze tą tarczą taką mam do ścierania betonu. Zobaczymy, jak to wyjdzie.